Cześć, z tej strony ja Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Linki do konkretnych odpowiedzi z minutami do Waszych pytań znajdziecie w opisie filmu. Ja zapraszam na kolejny odcinek pełen ciekawych Waszych pytań. Zaczynamy od pierwszego pytania, które będzie dotyczyło poziomów glikemii, czyli tego, o co bardzo często pytacie, jak to interpretować. Rano, jakąś godzinę od przebudzenia, po wizycie w sklepie zmierzyłam nadczu glukozy i ketony. Glukoza 110, ketony 0,4. Poprzedniego dnia, po 5 godzinach od pierwszego posiłku, około 15:30, glukoza 94, ketony 0,2. 1,2, przepraszam. To mój drugi miesiąc w keto, przeszłam adaptację, jestem aktywna, więc pozwoliłam sobie na zwiększenie węglowodanów, głównie borówki, trochę czekolady Lindt 85%, razem z tłuszczem oczywiście i nie mówię o tym tylko dniu, ale całym tygodniu wstecz, czyli też w dniu poprzedniego pomiaru. Restrykcyjnie stosuję IF 16:8, więc spodziewałam się, że nie będzie problemu. Nie jestem na redukcji, utrzymuję wagę 47 przy wzroście 158, dzięki kaloryce 2400 średnio. Pani Asiu, co zaszło? Efekt porannego kortyzolu, bardziej niż niskie ketony, martwi mnie poziom glukozy. Jeszcze mały edit, przytrzymałam nadczo do 13:30, żeby sprawdzić, jak zachowa się organizm bez paliwa i pomiar o tej godzinie wykazał glukozę 87, ketony 0,7. Pani Asiu, kiedy robić pomiary? Tutaj jakby jest dość szczegółowo to podane u Ciebie, natomiast też no, nie znamy konkretnie danego organizmu, więc to, co według mnie się wydarzyło, że tutaj ciało, glukoza była na poziomie 110, to też może być właśnie efekt brzasku, czyli to, że po rano, kiedy wybudza nas wyższy poziom kortyzolu, te hormony stresu idą w górę, to u niektórych osób też glukoza może iść w górę. Poza tym też pamiętajcie, że są też błędy, jeżeli chodzi o pomiary glukometrem i nieraz naprawdę o 10, 20, a nawet czasem 30 jednostek to gdzieś się może przesunąć i warto sobie, jeżeli nie jesteśmy pewni, taki pomiar powtórzyć. Natomiast czasem ta glukoza skacze i temat tego, dlaczego nieraz mamy wyższą, a nieraz niższą glikemię, to nie tylko jest kwestia nawet samego jedzenia, ale też tego, czy jesteśmy wyspani, czy jesteśmy zestresowani, czy coś się nie wydarzyło. Tutaj napisałaś, że godzinę od przebudzenia po wizycie w sklepie. Nie wiem do końca, jakby, co tam jakby się działo, ale jeżeli byłaś w sklepie i na przykład, nie wiem, w tym sklepie po prostu coś jakby pobudzi nasz układ trawienny, bo na przykład jesteśmy w piekarni i czujemy po prostu te świeżo wypiekane bułeczki, to już samo to może nam podnieść glikemię. Jeżeli na przykład ten wyjście do tego sklepu było jakimś stresorem, to to też może nam podnieść glikemię. Ale być może po prostu na przykład gorzej spałaś noc wcześniej, to też może nam podnieść glikemię. Więc jakby bardzo wiele rzeczy ma na to wpływ. Zazwyczaj ciała ketonowe są trochę niższe, jeżeli ta glukoza rzeczywiście idzie w górę, ale też nie w każdym przypadku i nieraz te ciała ketonowe są wyżej. Także co tutaj dokładnie się wydarzyło, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, ale też pamiętajcie właśnie, żeby nie interpretować, jakby nie skupiać się tylko na takich pojedynczych pomiarach, tylko na trendach, na tendencjach, na tym, co się dzieje w jakimś dłuższym okresie czasu, żeby może raz w tygodniu sobie to mierzyć, bo to jest bardzo ważne i zawsze też łączyć to z naszym samopoczuciem, tym jakby co my odczuwamy. Natomiast raczej to nie jest tak, że te borówki czy czekolada Lindt gdzieś tam włożona, dobrze wkomponowana w jadłospis tutaj jakoś bardzo podnosi tą glukozę, no chyba, że akurat na przykład u Ciebie ta czekolada tą glikemię będzie podnosić, bo też mamy takie produkty, na które indywidualnie my gorzej reagujemy i właśnie następuje wzrost insuliny, czy to glukozy na przykład po kakao, u niektórych po nabiale, o tym też odnośnie właśnie tego biohackingu i tego, jak obniżać cukier o sensorze, gdzie przez 2 tygodnie możemy sobie mierzyć tą glikemię. Był osobny film, możecie sobie pisać Joanna Salwa biohacking i to Wam wtedy wyskoczy. Natomiast, no tak jak mówię, jest jakby tutaj dużo zmiennych, na które należy zwrócić uwagę, ale kiedy mierzyć? Według mnie wciąż najbardziej optymalne jest mierzenie mniej więcej godzinę po przebudzeniu na czczo, tą glikemię, można sobie też ją sprawdzać poposiłkowo, a jeżeli mamy ją cały czas wysoką, bo są osoby, które rzeczywiście rano tą glikemię mają wyższą, to też warto sobie właśnie zmierzyć wieczorem albo po południu,
Natomiast dobrze jest zachować ten przynajmniej 3-4 godziny odstęp od jedzenia, żeby to też tak jakby było podobnie jak na czczo, nazwijmy to. Ale to, co jest ważne, żeby jakby wiedzieć, kiedy to mierzymy, bo ciężko też jest porównać wynik z rana z wynikiem po południu, więc jeżeli jakby przyjmujesz już jeden sposób mierzenia, to się go trzymaj, albo po prostu gdzieś tam rzeczywiście prowadź taki dzienniczek i notuj sobie, kiedy co się dzieje. No dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania od Doroty. Asiu, czy mogłabyś mi polecić jakieś konkretne, dobre mleko roślinne, ale nie kokosowe, bo go nie cierpię. Uwielbiam ryżowe, codziennie je piję do kawy, ale na keto chyba odpada. Dorota, jeżeli to nie jest mleko z małą ilością kawy, tylko raczej kawa z mniejszą ilością mleka, to też jakby myślę, że skoro lubisz kawę z mlekiem ryżowym, to nie musisz z tego rezygnować, bo to nie będzie duża ilość węglowodanów, która miałaby Cię wyrzucać z ketozy. Także spokojnie. Ja na przykład lubię sobie od czasu do czasu wypić, szczególnie, że jakby będąc w ciąży piłam kawę dość słabą i rzadko, więc lubiłam sobie do niej dodać mleko owsiane, które też nie jest jakby produktem stricte ketogenicznym, ale w niewielkiej ilości, jeżeli ktoś lubi, nie uważam, że trzeba z tego rezygnować. Jeżeli chodzi o napoje roślinne, które rzeczywiście są bardziej keto, nazwijmy to, no to rzeczywiście jest to napój kokosowy i napój migdałowy. Jeżeli Ci mleko kokosowe nie smakuje, to może spróbuj z migdałowym. Ono jest zdecydowanie mniej słodkie na przykład niż ryżowe. Więc jeżeli ktoś musiałby na przykład omijać mleko ryżowe, a chce wypić sobie kawę z jakimś takim mniej węglowodanowym mlekiem, to być może to mleko migdałowe będzie dobrym rozwiązaniem, a jeżeli potrzebujesz słodkiego smaku, to dodaj na przykład kropelkę stevii, tak? Bo mleko ryżowe czy mleko owsiane będzie bardziej słodkie. Dlatego no, to są te dwa rodzaje, które rzeczywiście kokosowe czy migdałowe mają niską zawartość węglowodanów. Jeżeli chodzi o firmy, to warto sobie czytać etykiety, bo nieraz tam w tych mlekach są różne dodatki. Ja polecam chociażby firmę Natumi czy firmę Ecomil, jeżeli chodzi o mleko kokosowe, no ale u Ciebie akurat, Dorota, ono raczej odpada. To na przykład Real Thai, to są takie sprawdzone marki, z których ja korzystam. Ja je wszystkie zamawiam na eSuperfood. Tam sobie możecie zobaczyć, bo oni nie mają tak naprawdę żadnego napoju roślinnego, który miałby jakiś totalny chaos w składzie, więc śmiało możecie po nie sięgać. Pytanie od Magdy. Cześć Asiu, jak to jest z kawą? Kiedy pić, przed czy po posiłku? Jaki odstęp czasu zachować? Pozdrawiam serdecznie. Droga Magdo, bardzo ciekawe pytanie. I odpowiedź na nie brzmi, to zależy od konkretnej osoby, bo są osoby, które rzeczywiście zaczynają dzień od kawy, nie wyobrażają sobie go inaczej zacząć i dobrze się z tym czują, wszystko jest w porządku. Ja nie chcę tego kwestionować, natomiast zazwyczaj rzeczywiście kofeina na czczo no nie u wszystkich się sprawdzi i może właśnie jeszcze dodatkowo chociażby podnosić nam glikemię, podnosić poziom naszej glukozy, dlatego że no kofeina może też właśnie sprawiać, że podnosi nam się poziom kortyzolu. Więc jeżeli tak jest w czymś przypadku, to uważam, że dobrze jest jednak najpierw zjeść posiłek, a później wypić kawę. I ja uważam, że taką ogólnie bezpieczniejszą, zdrowszą opcją, zazwyczaj, nie generalizując, będzie jednak wypicie kawy po posiłku. Nie polecam pić jej od razu po posiłku, szczególnie jeżeli ten posiłek, no a mam nadzieję, że takie są Wasze posiłki, jest bogaty odżywczo, no bo bardzo zmniejsza się wchłanianie chociażby żelaza, ale też innych mikroskładników, mikroelementów, które mamy w tym pożywieniu. I właśnie jakby ta kofeina zawarta w kawie, no może hamować wchłanianie tych składników odżywczych, więc dlatego taki odstęp od posiłku do kawy to moim zdaniem bezpieczny, to jest około 1 godziny i po prostu no, warto by było w idealnym, że tak powiem, scenariuszu odczekać sobie tą godzinkę. Kiedy tą kawę pić? No to też jakby zależy. Ogólnie, moi drodzy, pamiętajmy też o tym, że zbyt duże picie kawy może zaburzyć nasz cykl dobowy, bo no, kofeina ma działanie pobudzające. Niektórzy mówią, że na nich nie działa. Rzeczywiście, genetycznie my albo szybciej, albo wolniej metabolizujemy kofeinę i to możecie odczuć, bo ktoś na przykład o godzinie 16, jak wypije kawę, to już nie może usnąć, a inna osoba wypije o 18 czy 20 i tak idzie spać.
Natomiast ogólnie ten okres pół trwania, pół rozkładu kofeiny to jest od 4 do 6 godzin, czyli przyjmując, że na przykład ktoś wypije espresso, jakąś no, mocną dość filiżankę kawy, gdzie będzie 200 mg kofeiny, to po 4-6 godzinach, czyli na przykład jak wypijemy to o 12, to 4 godziny to jest 16, 6 godzin to jest 18, jeszcze wciąż będziemy mieć połowę z tego, czyli 100 mg kofeiny w naszej krwi i po kolejnych 4 do 6 godzinach znowu połowę z tego, czyli 50. Dlatego też ja uważam, że ogólnie bezpiecznie jest jednak sięgać po kawę raczej do południa, ewentualnie może jak ktoś rzeczywiście bardzo lubi smak kawy, to kawa bezkofeinowa już po południu i wieczorem, więc to też na to zwracam uwagę, bo warto o tym pamiętać. Natomiast, no mówię, to trzeba sobie wyważyć, bo jeżeli ktoś się dobrze czuje z kawą, to jakby ja też nie jestem przeciwniczką kawy. Uważam, że ogólnie dla większości osób nie ma ona negatywnego działania, jeżeli oczywiście jest spożywana z umiarem i w odpowiednim czasie. Ale to tak jak powiedziałam. Marzena, dziękuję za Pani wartościowy kanał. Bardzo proszę, Pani Marzeno. Mam pytanie odnośnie redukcji po wakacyjnych grzeszkach. Ketony na poziomie 0,2-0,3. Czy można od razu rozpocząć redukcję, czy najpierw powalczyć o wyższy poziom ciał ketonowych? Jeżeli chodzi o powrót do keto, to wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy. Jeżeli ktoś na przykład rozpoczynał ketoadaptację, nie wiem, w czerwcu i po miesiącu pojechał na wakacje, to teraz prawdopodobnie ta ponowna adaptacja dalej dobrze, żeby była, czyli żeby to makro było ketoadaptacyjne. Natomiast jeżeli jesteśmy już dość długo w keto i w wakacje gdzieś tam nam się troszeczkę sypnęło, ale cały czas mamy jakieś tam na niskim poziomie, ale są te ciała ketonowe we krwi, to nie każdy musi włączać takie mocno adaptacyjne makro, gdzie będzie mała ilość białka tak naprawdę, bardzo mała ilość węglowodanów i bardzo dużo tłuszczu. Nie u każdego będzie to potrzebne. Ja polecam po prostu sprawdzić to. Jeżeli nie mamy pewności, jaka opcja, czy przejście jeszcze raz takiej adaptacji, na przykład tygodniowej i to makro zmienić sobie na tydzień, czy jednak wejść od razu w takie makro, gdzie jest trochę więcej węgli, trochę więcej białka i jest bardziej redukcyjne, to polecam po prostu to sprawdzić. Czyli na przykład, jeżeli już długo byliśmy na keto, nie zrobiliśmy jakiegoś totalnego high carbu przez wakacje, to poszłabym w to makro bardziej redukcyjne, a organizm i tak powinien sobie ładnie jakby z tym poradzić, być w ketozie i zacząć spalać tkankę tłuszczową. A jeżeli to nie do końca będzie działało, nie będziemy czuć może się tak dobrze pod kątem na przykład energii, czy nie będzie to wszystko dobrze postępowało, no to można wtedy ewentualnie sobie to modyfikować i bardziej jeszcze zrobić makro adaptacyjne. Natomiast na pewno po wakacjach dla osób już zaadaptowanych to nie jest tak, że one, żeby podobnie wejść w ketozę, to muszą po prostu przez teraz 30 dni trzymać się takiego ścisłego adaptacyjnego makro, bo to zazwyczaj nie jest potrzebne. I ostatnie pytanie od Don Pietro. Czy jest jakikolwiek sens przyjmowania berberyny w ketozie, mając insulinooporność? Berberyna jest takim fajnym suplementem, dość naturalnym, który pomaga nam obniżyć właśnie glikemię i bardzo dobrze się sprawdza, czy to u cukrzyków, czy osób mających insulinooporność. Fajnie jest też ją w ogóle łączyć z chromem, na przykład wieczorem stosując chrom. I berberyna to jest taki trochę bardziej naturalny zamiennik metforminy, którą bardzo dużo osób bierze. I tak samo według mnie, takie samo działanie właśnie możemy uzyskać, albo podobne, warto to też sobie oczywiście indywidualnie przetestować. I tak samo, takie same moje zalecenia są co do przyjmowania berberyny, jak i metforminy, czyli na keto, szczególnie na początku, mogą osoby z insulinoopornością czy cukrzycą wspomagać się tą metforminą czy berberyną, żeby sobie właśnie jeszcze jakby pomóc organizmowi obniżyć tą glikemię, ale według mnie nie jest to metoda taka totalnie długofalowa, czyli tak jak na przykład lekarz przepisuje metforminę, no to zazwyczaj wiele osób po prostu ją bierze potem przez lata. Uważam, że na keto nie ma takiej potrzeby, jeżeli ta glikemia już nam się wyrówna, jeżeli ta insulinooporność tak naprawdę się cofnie, to spokojnie możemy to ograniczyć. Ale na początku jak najbardziej, tylko też jakby no, obserwujemy siebie. W ogóle jeżeli jesteśmy na keto, a na przykład stosujemy na jakimś etapie wyższe węglowodany, czy to bo jest impreza, czy to bo jest jakieś ładowanie, czy to bo jest jakiś wyjazd, to tak naprawdę ta berberyna też ma takie właśnie fajne działanie pomagające nam utrzymać tą glikemię w ryzach.
Więc można nawet właśnie w takich przypadkach ją stosować i tutaj nie będzie jakichś negatywnych skutków ubocznych i uważam, że to jest całkiem sympatyczny suplement, który warto rozważyć. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj, za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście za tydzień, bo mam naprawdę od Was na ten moment dużo pytań, więc będziemy z kolejnymi tutaj sobie kolejne omawiać już za tydzień. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!